Proszę Państwa, oczywiście to nie koniec jeszcze naszego wydarzenia, naszej wieczornicy. Kilka słów jeszcze komentarza, zanim wystąpi nasz solista operytmowy, który nam w tej chwili gdzieś przepadł. Proszę Państwa, cieszę się, bo w roku Bramek jest nas coraz więcej nas wspólnie świętuje. W tym roku formułę świętego Marcina poszerzyliśmy jeszcze o miejscowość Kamieniec i o stowarzyszenie, które z nami współpracuje. Stowarzyszenie Społeczny Komitet Kamienica Wrocławskiego Alii Czernicy, które już dzisiaj od rana też świętuje 11 listopada. Proszę Państwa, pozwólcie, że w tej chwili podziękuję za tą współpracę prezesowi, który utrwala to nasze wydarzenie, prezesowi tego stowarzyszenia, Piotrkowi Grubarczykowi. Proszę o brawa. Mirka jeszcze nie widzę, to jeszcze jedno ogłoszenie, proszę Państwa, już dostałem pozwolenie, że w związku z tym, że jest to już zawsze taką tradycją, pieczemy razem kiełbaski, razem śpiewamy, degustujemy rogale świętomarcińskie, ciasta wypieczone przez naszą gospodynię, od tego momentu już to można robić. Pan Mirek dał mi takie pozwolenie, żeby tylko dla niego coś zostało, to on już się nie będzie tutaj sprzeciwiał. Także dyskretnie, na pomocny głos, będzie można już te kiełbaski smażyć na naszym ognisku przygotowanym tutaj na zewnątrz, a my oczywiście atmosferze wesołej, proszę Państwa, 95. rocznica odzyskania niepodległości, to jest też wesoła rocznica.